Jeśli jesteś tu przypadkiem, bo szukałeś holu zakupowego z Primarka, nie rozłączaj się, poczekaj 5 minut, może to, co dzisiaj usłyszysz, zmieni troszeczkę Twoje myślenie. Nie martw się, nie powiem Ci, jak masz żyć. Zawsze mówię, żeby dowiedzieć się jak najwięcej i podjąć własną decyzję. Duże marki odzieżowe nie mają własnych miejsc, w których szyliby ubrania. Produkcje więc zlecają w krajach rozwijających się, bo jest tam po prostu taniej i nie ma restrykcyjnych norm, które chroniłyby zdrowie pracowników i środowisko. Tamte, w tych krajach rozwijających się, większe firmy podzlecają od szycia mniejszym firmom, te mniejsze firmy jeszcze mniejszym firmom, aż wszystko kończy się w wyrobnikach i w chałupnikach, którzy ręcznie przyszywają guziki w swoich domach. I tak płynnie przechodzimy do tematu rozmycia odpowiedzialności. Marki dzielą fabryki między sobą i taki jeden sweatshop może szyć dla kilku marek odzieżowych. A uwierzcie, że taki gigant odzieżowy jak Primark, H&M czy Zara naprawdę mógłby mieć własną szwalnię z super najnowocześniejszymi maszynami i z wykwalifikowaną kadrą. To nie jest mała marka, która ledwo wiąże koniec z końcem i takie marki naprawdę stać na własne fabryki, własne szwalnie. Ale dlaczego tego nie robią? Przez to, że marki dzielą fabryki między sobą, to nigdy nie będą odpowiedzialne za to, co dzieje się w fabryce oraz nie ponoszą odpowiedzialności za to, co dzieje się z ludźmi, którzy szyją dla nich ubrania, o czym mogliśmy się przekonać w kwietniu poprzedniego roku. W kwietniu 2020 roku ponad 1 000 000 pracowników przemysłu odzieżowego z Bangladeszu zostało odesłanych do domu bez wynagrodzenia lub straciło źródło utrzymania po tym, jak zachodnie marki odzieżowe, i był wśród nich oczywiście Primark, anulowały w sumie lub zawiesiły zamówienia o wartości 2,4 miliarda funtów. Zachodnie marki odzieżowe, a był wśród nich Primark, wspólnie anulowali zamówienia o wartości 1,4 miliarda funtów i zawiesili kolejne zamówienia o wartości 1 miliarda funtów. Wiecie, co w tym wszystkim jest najbardziej oburzające? Okej, powiecie, pandemia, każdy orze jak może, trzeba jakoś sobie radzić, ale oburzający jest fakt, że zdecydowana większość wśród tych anulowanych zamówień to były zamówienia, które były już wykonane albo były już w trakcie produkcji i lada moment miały zostać wysłane do tych detalistów. I tak, żeby tutaj rzucić liczbami, zamówienie o wartości 1,3 miliarda funtów z tych anulowanych 1,4 miliarda to były zamówienia, które były już w trakcie produkcji bądź lada moment miały wyjść z fabryki. W oświadczeniach z tamtego czasu właściciele fabryk z Bangladeszu potwierdzili, że marki celowo opóźniają realizację zamówień. Więc zamówienie nie jest wysłane, nie można wystawić faktury, marki nie płacą za wykonaną pracę. Co jeszcze było okropne, to to, że nie dość, że marki nie chciały zapłacić za samo szycie, to jeszcze nie chciały ponieść kosztów za surowce, które były wykorzystywane do tego szycia. Musieliśmy tymczasowo zamknąć naszą fabrykę ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ale grozi nam bankructwo, ponieważ marki i detaliści anulują zamówienia, które już wyprodukowaliśmy. A jeśli nie zapłacą, nie mogę zapłacić pracownikom. Powiedział w kwietniu dyrektor generalny firmy odzieżowej, która zaopatruje międzynarodowe marki. W oświadczeniu z tamtego czasu Primark powiedział, że jest głęboko zasmucony tą całą sytuacją, że zdawał sobie sprawę z konsekwencji podjętych decyzji, ale nie miał innego wyjścia, jak tylko anulować zamówienia po to, żeby zminimalizować straty. I wybuchła globalna afera, PR Primarku musiał interweniować i tak oto powstał Fundusz Płac dla Pracowników. Fundusz ten miał pomóc w wypłacie wynagrodzeń pracownikom, którzy byli związani z anulowanymi zamówieniami i tymi, które miały wyjść w ciągu miesiąca od ich anulowania. Przy tym wszystkim Primark zaznaczył, że wypłata tych wynagrodzeń oraz ich wysokość będzie dostosowana do rządowych programów wsparcia. Hello, o czym my tu mówimy, wypłata za wynagrodzenie, za dokonaną pracę należy się niezależnie od tego, czy dostanie się pomoc od państwa, czy nie. Nie mówimy tutaj o malutkiej marce odzieżowej, która ledwo wiąże koniec z końcem, z miesiąca na miesiąc, tylko mówimy o gigancie modowym, który na pewno ma, albo przynajmniej powinien mieć środki na taką sytuację. Tak samo stwierdził przewodniczący Stowarzyszenia Eksporterów i Producentów Odzieży w Bangladeszu. Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedź Primarka,
że zrekompensują pracownikom pensje, które utracą w wyniku tych anulowanych zamówień, nie jest wystarczająco jasne, co mają na myśli. Rekompensata płac nie powinna uwzględniać pożyczek rządowych. Marki te mają istniejące zobowiązania biznesowe ze swoimi dostawcami, a ich obowiązkiem jest je honorować. No i co z tego, skoro 2 miesiące później Primark w parze z Zarą zwolnił setki pracowników z 2 fabryk w Miami po tym, jak ci pracownicy utworzyli związki zawodowe. Szanowanie praw pracownika pełną gębą. Na początku informacja sprzed zaledwie 7 lat. Zaledwie biorąc pod uwagę fakt, że niewolnictwo w Wielkiej Brytanii zostało zniesione 188 lat temu. 7 lat temu kupujący zgłosili, że zakupione ubrania z Primarku miały wszyte dodatkowe metki, na których była informacja z prośbą o pomoc. Do ubrań wszyto metki z napisem: degradujące warunki w warsztacie, zmuszona do wykańczających godzin pracy, SOS. Model biznesowy Primarka opiera się na tworzeniu gigantycznych ilości słabo odszytych, z kiepskiej jakości materiałów, ubrań. Model ten z założenia jest sprzeczny z wartościami etycznej mody. Będzie więc on krzywdził ludzi, zwierzęta i środowisko, bo jest nastawiony wyłącznie na zysk. Według badań opublikowanych w maju 2019 roku, przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Sheffield, duże marki odzieżowe nie spełniają swoich obietnic dotyczących godnej płacy dla pracowników. I takie marki odzieżowe, jak wymienione tutaj konkretnie przez naukowców Nike, Primark i Adidas, wymagają radykalnej zmiany podejścia do tego, żeby płacić godne płace, godne wynagrodzenia swoim pracownikom. Takie płace, które by spełniały ich podstawowe potrzeby oraz potrzeby ich rodzin. Naukowcy zbadali 20 wiodących marek odzieżowych i tylko 3 z nich, i tutaj były wymienione takie jak H&M, co mnie zdziwiło, CIA i G-Star Row, mają kodeks postępowania dla dostawców. Kodeks ten określa minimalne pensje, które zostały wcześniej określone w kampanii Clean Clothes Campaign, które musi wypłacać w danym kraju swoim pracownikom po to, żeby zapewnić im i ich rodzinom godne życie. I tylko te 3 marki, i nie było oczywiście wśród nich Primarka. I co jest problemem? Największym problemem marek w stosunku do tego, co obiecują, a co robią, jest brak konkretnego planu działania oraz brak jakichkolwiek odniesień do tego, jak liczyć te godne wynagrodzenia w danym kraju. Marki po prostu nie mają pojęcia, jak to robić, i tego nie robią. I naukowcy zgodnie stwierdzili, że brak transparentności w łańcuchach dostaw, w płacach, w tych globalnych łańcuchach jest największym problemem, bo uniemożliwia jakąkolwiek weryfikację tego, co marki obiecują w stosunku do tego, co robią. I myślę, że punkt 3 najlepiej podsumowuje cytat Toma Hunta. Światowy przemysł odzieżowy jest niezwykle rentowny, ale pracownicy w łańcuchach dostaw, które produkują nasze ubrania, nie korzystają z wartości, które tworzą. Czy to znaczy, że powinniśmy raz na zawsze przestać kupować cokolwiek w jakiejkolwiek sieciówce? Nie. Chodzi o to, żeby kupować mądrze, nie kupować pod wpływem kaprysu oraz kupować to, czego naprawdę potrzebujemy i to, co będziemy nosić. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich stać i nie będzie nigdy wszystkich stać na etyczne marki odzieżowe produkowane w danym kraju, ponieważ koszt wytworzenia tych produktów jest wysoki, więc no, nie wszystkich będzie na nie stać. A z drugiej strony nie wszyscy czują się i nie wszyscy lubią kupować w lumpeksie i nosić rzeczy używane, i jak najbardziej szanuję i to rozumiem. Chodzi o to, żeby zdobyć wiedzę, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, wyciągnąć wnioski. I powtarzam to po raz setny w moim filmie, kupować po prostu mniej. Tymczasem zapraszam Was do zaobserwowania mojego Instagrama, do zaobserwowania Instagrama Skrojone. Jest to etyczna marka z bielizną, z bawełny organicznej, którą współtworzę, na której znajdziecie treści na temat etycznej mody. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmu. Pa!